Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o wczorajszym posiedzeniu Komisji Obrony Izby Gmin Wielkiej Brytanii, podczas której był przesłuchiwany wysoki rangą dowódca brytyjski, który no, deklarował, że Wielka Brytania będzie walczyć z Rosją, jeżeli ta napadnie na któreś nowe państwo Europy Wschodniej, że powiedział nawet, że będą walczyć dziś wieczorem. Natomiast no, konfrontacja tych szumnych zapowiedzi z rzeczywistością, z realnym stanem brytyjskich sił zbrojnych, z ich liczebnością wojsk lądowych, liczbą posiadanych czołgów jasno każe stwierdzić, że mamy do czynienia z próbą takiego przekonywania części. Państw NATO leżących na tak zwanej wschodniej flance, aby no, ponosiły taką, takie ryzyko konfrontacji z Rosją, ale gdzie Wielka Brytania poza słowami i być może jakimś sprzętem wojskowym niewiele im pomoże. To przypomina nieco słowa piosenki zespołu Kult. E, tutaj cytuję: Widząc, że szykuje się coś bardzo, bardzo, bardzo niedobrego, wypychamy raźno do przodu kolegę najmniejszego. E, polecam Państwu tekst tej piosenki, bo. On świetnie koresponduje z tym, co robi dzisiaj Wielka Brytania, polityka Wielkiej Brytanii, piosenka Idź przodem. Warto mieć na uwadze także to, że ta propaganda prowojenna jest coraz silniejsza, natomiast ona absolutnie się nie skleja. Coraz więcej osób, coraz więcej środowisk. Także w głównym nurcie widzi, że po prostu jest to mistyfikacja, podobnie jak kwestia przyczyn wojny na Ukrainie. Przez wiele, wiele lat, przez wiele dekad amerykański ekonomista Jeffrey Sachs był postrzegany w Polsce jako no, pewien, pewnego rodzaju autorytet, żeby nie powiedzieć guru ekonomiczny, Natomiast wywiad, którego udzielił 12 listopada bieżącego roku, został praktycznie przemilczany przez establishment medialny w Polsce, ponieważ Jeffrey Sachs przyznał, że, cytuję, wojna na Ukrainie została sprowokowana przez USA. Koniec cytatu. Warto się temu przyjrzeć, warto się temu przyjrzeć, co nie tylko mówią kręgi, no właśnie, można powiedzieć, wojskowe, kręgi intelektualistów zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, międzynarodowymi geopolityką, ale także ekonomią. I tutaj Jeffrey Sachs jest bardzo dobrym przykładem, to też pokazuje. W jakiej bańce informacyjnej y, trzymane jest społeczeństwo polskie? No, żeby nie powiedzieć, nie nazwać tego inaczej. No, niestety, mamy do czynienia z bardzo y, taką mocną propagandą i taką narracją, która jest narzucana przy ograniczaniu wolności słowa. Warto spojrzeć nieco szerzej, zobaczyć, jak ta debata wygląda w Stanach Zjednoczonych, jakie argumenty y, padają i o tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia symbolu dzwonka, aby być na. Bieżąco zachęcam do wspierania mojego kanału, zachęcam do y, komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzimy do pierwszego tematu. Wczoraj 21 listopada 2024 roku w Wielkiej Brytanii odbyło się posiedzenie Komisji Obrony Izby Gmin, podczas którego doszło do wysłuchania zastępcy szefa sztabu obrony generała porucznika Sir Roberta Andrew Magoena. Generał Magowen był pytany m.in. o sytuację, w której, cytuję, Rosjanie zaatakują kolejny kraj w Europie Wschodniej. Odpo Magoen odpowiedział krótko: cytat, walczylibyśmy jeszcze dziś wieczorem. Koniec cytatu. No, szumna zapowiedź, ale bardzo lakoniczna w stylu dyplomacji wojskowej. Natomiast no nie da się ukryć, że całe to posiedzenie przebiegało w napiętej atmosferze, i media brytyjskie piszą wprost o tym, że ono przypominało bardziej, cytuję, grillowanie dowódcy niż jakąś tutaj merytoryczną, pogłębioną dyskusję. Tym bardziej, że sytuacja jest wokół brytyjskich zdolności obronnych dosyć napięta. Dzień przed właśnie posiedzeniem Komisji Obrony sekretarz obrony John Healy przyznał, że Stan brytyjskich sił zbrojnych jest, cytuję, znacznie gorszy niż myśleliśmy. Chodzi oczywiście o sytuację po objęciu rządu przez Partię pra Pracy latem, latem tego roku. W tym tygodniu Wielka Brytania ogłosiła likwidację pięciu okrętów wojskowych, kilkunastu wojskowych śmigłowców i tak dalej. Tak naprawdę niewiele zostało po tych szumnych zapowiedziach jeszcze z czasów, kiedy sekretarzem obrony był Ben Wallace. W 2022 roku mówiło o konieczności wzmacniania brytyjskich sił zbrojnych. Natomiast tak naprawdę nie zrobiono w tym kroku, nie zrobiono kroku w tym w tym kierunku. Co więcej, przyjęto plan redukcji brytyjskich sił zbrojnych ich liczebności do poziomu 73 tysięcy do 2025 roku i to zostało utrzymane. No i tutaj trzeba jasno powiedzieć, że 73 tysiące żołnierzy to jest tak naprawdę kropla w morzu jeżeli chodziłoby o jakiekolwiek zaangażowanie Wielkiej Brytanii w Europie wschodniej tym bardziej że brytyjczycy nie posiadają realnych zdolności jeśli chodzi o siłę pancerną liczba czołgów na stanie brytyjskich sił zbrojnych jest szacowana na około 200 egzemplarzy. No, patrząc na doświadczenia wojny na Ukrainie, patrząc na morfologię terenu Europy Wschodniej, na uwarunkowania geograficzne, no, trzeba jasno powiedzieć, że Brytyjczycy nie mają żadnych realnych możliwości projekcji siły, która byłaby siłą znaczącą w Europie Wschodniej. Ro Generał Robert Magowan mówiąc o tym, że brytyjskie siły zbrojne walczyłyby jeszcze dziś wieczorem, ma oczywiście na myśli brytyjskich instruktorów, być może brytyjskie wojska specjalne, być może elementy jakichś jednostek sił powietrznych, ale na pewno nie zdolność do. Przeciwstawienia się regularnej armii, która dysponuje tysiącami czołgów, prawda, systemów rakietowych, potężną artylerią itd., itd., ponieważ Wielka Brytania nie ma takich zdolności. Zatem mamy do czynienia z taką próbą przekonywania sojuszników w ramach, w ramach NATO, że Wielka Brytania będzie wspierać, będzie wspierać kolejny kraj, który Byłby wykorzystany przez anglosasów jako tak zwany zderzak strategiczny. Tak, na, moim zdaniem, w sensie geopolitycznym, geostrategicznym należy odczytywać te zapewnienia Wielkiej Brytanii. Niestety mamy tutaj do czynienia z bardzo niebezpieczną sytuacją, gdzie w polskiej przestrzeni medialnej, w polskiej przestrzeni informacyjnej od pewnego czasu mówi się o konieczności zacieśniania relacji z Wielką Brytanią. Komentowałem te sprawy w jednym z poprzednich odcinków podcastu geopolitycznego, mówiąc o tym, że rząd Donalda Tuska chciałby takiego zaciśnienia. Mówi się nawet, mówiło się nawet o takim swoistym sojuszu polsko-brytyjskim, który miałby wspierać Ukrainę, natomiast no, nie mówi się konkretnie o stanie sił zbrojnych Wielkiej Brytanii, a trzeba jasno powiedzieć, że w mediach brytyjskich podkreśla się, że brytyjska armia lądowa jest najmniejsza, uwaga, od 1700 roku. Od 1700 roku no, mamy do czynienia z sytuacją, w której Wielka Brytania zachowuje się w taki sposób, że stara się namawiać państwa Europy Wschodniej do występowania przeciwko Rosji, sama nie mając żadnych zdolności militarnych do projekcji siły lądowej. No i cóż, no, jako żywo przypomina to sytuację z wiosny 2022 roku, kiedy właściwie plan rozejmu był na stole, rokowania w Stambule. I pamiętamy tę misję Borisa Johnsona, brytyjskiego ministra spraw zagranicznych ówczesnego, który namawiał stronę ukraińską do zerwania tych rozmów rozejmowych i kontynuowania walki, co kosztowało życie no, ogromną liczbę ukraińskich żołnierzy. No ale wiadomo, że, wielka, że Ukraina jest traktowana jako zderzak strategiczny przez Anglosasów, i to nie brytyjscy żołnierze giną masowo, a giną masowo no właśnie siły zbrojne Ukrainy i Ukraińcy. Ukraina się wyludnia, przekształca się w państwo upadłe, natomiast no, zyskują tutaj mocarstwa anglosaskie, które cudzymi rękami osłabiają Federację Rosyjską. Widzimy tutaj, że. Brytyjczycy starają się już tutaj symulować kolejny, kolejne starcie w Europie Wschodniej, zakładając, że dojdzie do jakiejś kolejnej konfrontacji, do rozszerzenia tego konfliktu na Ukrainie o kolejny kraj Europy Wschodniej i chcą dać jakieś, jakieś formy wsparcia. Natomiast to są iluzoryczne formy wsparcia, patrząc na liczebność brytyjskich sił zbrojnych, na znikomą liczbę czołgów. Widać, że mamy do czynienia z próbą. Wypuszczania kolejnego państwa na konfrontację z Rosją. Absolutnie katastrofalna wizja i niestety te wszystkie pogłoski mówiące o konieczności zacieśnienia relacji polsko-brytyjskich są niestety moim zdaniem prostym przepisem na katastrofę. Na katastrofę no wystarczy sięgnąć do klasyków polskiej myśli politycznej, takich jak Stanisław Czatmackiewicz, oczywiście klasyków myśli realnej. Klasyków realizmu politycznego. W kapitalnym tekście pod tytułem Sojusze Egzotyczne, który znalazł się w tomie zatytułowanym O 11, powiada aktor, Sztuka jest skończona. Stanisław Catmackiewicz bardzo dobrze rozprawił się z tymi mitami o sojuszu polsko-brytyjskim czy polsko-francuskim. Polecam Państwu zresztą całą serię pism Stanisława Catamackiewicza, które zostały wydane nakładem wydawnictwa Z warto zapoznać się z klasyką polskiej, polskiego realizmu politycznego. Natomiast co do, co do właśnie myśli Catamackiewicza, wykazywał wyraźnie, że sojusz polsko-brytyjski jest sojuszem egzotycznym, ponieważ państwo położone w Europie Wschodniej zawierając sojusz z państwem w Europie Zachodniej, nie ma z nim. Po pierwsze, żadnej wspólnej granicy, po drugie, nie ma żadnej wspólnej linii strategicznej obrony, jak wskazywał CAD. Wtedy sytuacja, kiedy mniejszy z sojuszników zostaje zniszczony, wcale nie pociąga sytuacji takiej, w której następowałoby zniszczenie tego silniejszego sojusznika. Wtedy ten silniejszy sojusznik no właśnie, Wielka Brytania może sobie odrobić te straty, powetować je zupełnie gdzie indziej. Nie ma tutaj takiej prostej zależności. I wspólnoty interesów strategicznych, więc mamy do czynienia z absolutną nieproporcjonalnością. Niestety mamy do czynienia też z absolutną krótkowzrocznością polityków w Warszawie. Mamy do czynienia z sytuacją kompletnego oderwania od rzeczywistości. Polska dzisiaj nie jest przygotowana do żadnej wojny. Co więcej, przede wszystkim Polska nie ma żadnego interesu we wchodzeniu do żadnej wojny. Natomiast taki interes właśnie w wypychaniu przodem, Sojuszników z NATO z Europy Wschodniej ma Wielka Brytania, mają Stany Zjednoczone, ponieważ traktują to jako osłabianie Federacji Rosyjskiej i warto o tym pamiętać. To nie nasza wojna. Analizując przyczyny wojny na Ukrainie, w mediach głównego nurtu w Polsce praktycznie trudno znaleźć jakiekolwiek inne narracje, jak, jakąkolwiek inną wersję niż tę narzucaną przez przez władzę, przez tak, taką obowiązującą, powiedziałbym, propagandę, która jest bardzo czarno-biała, która mówi o tym, że doszło do tak zwanej, w cudzysłowie, niesprowokowanej agresji rosyjskiej. Natomiast w mediach zachodnich, także w mediach amerykańskich, sytuacja jest przedstawiana zgoła odmiennie. Oczywiście obowiązuje pewna narracja, odgórna narracja. Powiedziałbym kręgów decyzyjnych. Niemniej jednak w mediach, także tych mediach głównego nurtu, toczy się dyskusja, gdzie przedstawiane są różne argumenty. Ja wielokrotnie już powoływałem się na profesora Johna Mearsheimera. Natomiast warto przyjrzeć się innej wypowiedzi, innego intelektualisty amerykańskiego, bardzo znanego nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale człowieka, który także był przez sporo, no, przez wiele, wiele lat przez wiele dekad bym nawet powiedział, hołubiony przez media głównego nurtu w Polsce, między innymi przez środowisko Gazety Wyborczej, a jest tym intelektualistą Jeffrey Sachs, amerykański ekonomista żydowskiego pochodzenia, profesor Uniwersytetu Columbia wcześniej profesor Harvardu, no, laureat wielu prestiżowych nagród, człowiek, który doradzał Solidarności w 1989 roku doradzał rządowi premiera Tadeusza Mazowieckiego, był jednym z głównych autorów tego planu transformacji ustrojowej, czyli przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, która była realizowana no, pod przewodnictwem ówczesnego ministra finansów Leszka Balcerowicza. Był nazywany zresztą takim głównym pomysłodawcą programu redukcji zadłużenia zagranicznego Polski, był człowiekiem, który odegrał istotną rolę właśnie w całej tej transformacji. Zresztą był przez wiele środowisk politycznych oskarżany o współudział właśnie w wyprzedaży. Tego majątku państwowego, w tej szybkiej wyprzedaży, ponieważ no, ta terapia szokowa Balcerowicza no, zakładała właśnie takie gwałtowne przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej i wiele środowisk politycznych, także wiele środowisk intelektualnych obarczało właśnie tutaj Jeffreya Sachsa za ten plan, za przedstawienie właśnie takiego, takiej, takiej formy, takiej wizji transformacji. W każdym razie Jeffrey Sachs był przez wiele lat, powiedziałbym nawet wiele dekad, postacią przedstawianą jako autorytet. Jako autorytet przez media głównego nurtu w Polsce, przez powiedzielibyśmy cały ten establishment medialny, establishment gospodarczy, establishment polityczny III Rzeczpospolitej. 12 listopada 2024 roku ukazał się głośny wywiad z Jeffreyem Sachsem, w którym Powiedział, że wojna na Ukrainie, cytuję, została sprowokowana przez Stany Zjednoczone. Koniec cytatu. I to jest niewątpliwie szok dla sporej części establishmentu medialnego w Polsce, dlatego też ta wypowiedź, ten wywiad został praktycznie przemilczany. Aczkolwiek wiemy, że także politycy w Warszawie zapoznali się z tymi tezami Jeffreya Saksa. Wiadomo o tym, wiadomo także po wypowiedziach niektórych polityków. W mediach społecznościowych ten wywiad odbył, obił się, yy, odbił się szerokim echem. Natomiast też trzeba jasno podkreślić, że Jeffrey Sachs nie, mówił, nie powiedział tego po raz pierwszy 12 listopada bieżącego roku. Wystarczy tutaj ode, yy, odesłać do strony domowej. Do strony autorskiej Jeffreya Saksa, gdzie już 23 maja 2023 roku możemy przeczytać w samym nagłówku, który zresztą Państwo widzicie na swoich ekranach, cytat: Wojna na Ukrainie została sprowokowana. Koniec cytatu. I warto rzeczywiście przyjrzeć się temu, co mówi człowiek, który jest przedstawiany i w Stanach Zjednoczonych, i na tak zwanym kolektywnym Zachodzie, i był przez wiele, wiele lat, no, przez kilka dekad przedstawiany jako autorytet, przez establishment medialny w Polsce. Krótko mówiąc, Jeffrey Sachs powiedział, że wojna została sprowokowana przez Stany Zjednoczone yy, przez rozszerzanie NATO. Mówiąc o tym, że wojna została sprowokowana, Sachs uważa, że przesuwanie instalacji wojskowych NATO w stronę Rosji czego zresztą takim taką po, poważną zapowiedzią był szczyt w Bukareszcie w 2008 roku było czynnikiem burzącym równowagę sił równowagę sił i interesów w Eurazji czy na kontynencie europejskim i to było kluczowe Mówi zresztą o głównych prowokacjach Stanów Zjednoczonych, rozszerzenia NATO o Ukrainę i Gruzję w celu otoczenia Rosji w regionie Morza, Morza Czarnego przez kraje NATO. No i mówi wreszcie o tym, że tutaj była taka prowokacyjna rola Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o obalenie, nielegalne obalenie. Prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza w lutym 2014 roku. I to pokazuje, że mówienie o tym zamachu stanu, który dokonał się w lutym 2014 roku, to nie jest tylko i wyłącznie jakaś narracja rosyjska, prorosyjska, tylko jest to. Element dyskusji, która toczy się na arenie międzynarodowej, w której biorą udział także obywatele Ukrainy, w której także biorą udział prominentni przedstawiciele elit biznesowych, intelektualnych Stanów Zjednoczonych, gdzie wprost mówi się o tym, że doszło do nielegalnego obalenia prawowitego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza w 2014 roku. Do tego dodajmy te wszystkie. Informacje, które nie zostały w żaden sposób zdementowane, podawane przez New York Times 25 lutego 2024 roku, że po 2014 roku, po nielegalnym usunięciu Wiktora Janukowycza, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zaangażowały się w tworzenie 12 baz wywiadowczych na terenie Ukrainy, których celem było prowadzenie działań przeciwko Federacji Rosyjskiej. I układa nam się to w pewną logiczną całość, która jest przekazywana przez takie postaci właśnie jak Jeffrey Sachs, jak John Mearsheimer, no, znani i poważani profesorowie amerykańscy, którzy mówią o sprowokowaniu wojny na Ukrainie, sprowokowaniu przez Stany Zjednoczone. I w tym kontekście, jeżeli przyjrzymy się chociażby tym wypowiedziom czołowych rosyjskich polityków, takich jak Siergiej Ławrow. Z, chociażby z grudnia 2021 roku widzimy chęć zmiany układu, układu bezpieczeństwa. Zbiorowego w, w Europie, w taki sposób, aby przywrócić równowagę sił. I w moim, w moim przekonaniu, te głosy mówiące o tym, że doszło do tego zaburzenia równowagi sił i że należy przywrócić, być może przeprowadzić nową konferencję pokojową w Europie, nową konferencję, o, która przyjęłaby układ o bezpieczeństwie zbiorowym, będą coraz mocniej dobijać się do administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. I w tym kontekście także. Trzeba postrzegać bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. To, że w Polsce bardzo mocno ograniczono wolność słowa, i to używam delikatnych słów w tym, w tym zakresie, jest niezwykle szkodliwe dla polskiej kultury strategicznej i dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Należy jak najszybciej przywrócić wolność debaty i wolność słowa w Polsce, aby analizować różne, powiedziałbym, strony, różne. Oglądy, tak aby, aby, aby oczywiście Polska włączyła się w proces mediacji, w proces negocjacji, a nie dolewania oliwy do ognia, nie eskalowania napięcia. I to jest w interesie nas wszystkich, aby debata w Polsce była rzetelna, aby uwzględniała różne opinie, różne stanowiska. Proszę zobaczyć, że ci wszyscy, tak jak ja, którzy mówili od samego początku, to nie nasza wojna, nie angażujmy się, w tę pomoc dla Ukrainy, w tę bezwarunkową pomoc militarną dla Ukrainy i w to bezwarunkowe przyjmowanie milionów migrantów, bo skończy się to źle dla naszego bezpieczeństwa. Mieli rację. I to, i ta, i to stanowisko, ten pogląd dzisiaj jest coraz powszechniej powielany w mediach głównego nurtu, także przez tych wszystkich, którzy. Którzy potępiali takie stanowisko, którzy mówili, cytuję, to nasza wojna, jeszcze w 2022, a nawet w 2023 roku. Nagle oni wszyscy mówią, że tutaj trzeba zrewidować to, to stanowisko. Oczywiście, no lepiej późno niż wcale, ale żeby zrewidować stanowisko i zająć, yy, Stanowi powiedziałbym taką postawę mediacyjną, należy przywrócić w Polsce wolność, wolność słowa, wolność debaty akademickiej i wolność debaty w obszarze spraw strategicznych. Dziękuję Państwu za uwagę.